Siemano! Właśnie się szykuję do wyjazdu. Jadę do Bielska Białej. Pogoda mi naprawdę mega, mega służy. Dzięki Ci, Panie Boże. No jest pogoda piękna. Lecę. Siedzimy, nie będziemy kręcić. Anioł Stróż jest? Jest. Dobra. Ekipa jest? Nie? Ekipa została w domu? Więc zabijamy się. Słuchajcie, ja dotarłem do Bielska. I nie mogło się obyć, nie? On nic nie wie, że ja nagrywam, nie? Zobaczcie, do kogo ja tu przyjechałem. Znacie gościa? Cześć. Słuchajcie, no nie każdego się wpuszcza do domu z kamerą. Wyobraźcie sobie, że w ogóle, jeżeli go nie znacie. Jeżeli go nie znacie, to jest taka wspaniała w ogóle książka, którą ten człowiek właśnie napisał. Jest to książka pod tytułem Kryzys. Siema. Siema kryzys. Jest? Siema. Patrzcie, co tu się dzieje, nie? Jest, Czerwicki. Okej, ale zobaczcie tu. Siema kryzys. Ale o co chodzi? Słuchajcie, poznałem go bardzo dawno temu, nie pamiętam, który to był rok. 2012-13, gdzieś 14-15, coś takiego, ale myślę, że chyba bardziej 14. Ja wtedy siedziałem w więzieniu jeszcze i też walczyłem z różnymi swoimi rzeczami z głowy, z którymi wychodziłem. Głównie z przebaczeniem. Miałem warsztat przebaczeniowy i ten łysy gość przyjechał do więzienia, co się później opowiadał mi tą historię, się stresował mega i tak dalej. Ale jak przyjechał, powiedział historię, no nieprawdopodobne też nawrócenie, ale co mnie z całej historii, po prostu rozwaliło, to jak mówił o przebaczeniu pewnemu człowiekowi, nie? To mnie po prostu, szczena mi opadła i mówię, kurczę, jakby przyjechał z kluczem do mojego zamka, który był w głowie, w serduchu, w duszy. I to był też taki klucz, który przygotowywał mnie w dużej mierze, myślę, albo jeden z kluczy, który przygotowywał mnie do tego, żeby wyjść na wolność jeszcze bardziej umocnionym. Więc dzisiaj zadam mu też dobre pytanie. Może je usłyszycie. Jak nie usłyszycie, no to trudno. A na razie idę po kawę. Słuchajcie, ja już dotarłem na miejsce. Jestem tak zmęczony. Jeszcze nic nie powiedziałem. Jestem już tak zmęczony. Ja czuję, że to będzie się ciekawe rzeczy działy. Ale zobaczcie, co tu jest. Pozdrawiamy Was serdecznie od Salwatorianów, z naszego klasztoru. Wiele Bożych, dobrych rzeczy się tutaj będzie działo, więc cieszę się, że jest Grzesio, reszta ekipy. Jest Bogdan. Wspierajcie nas modlitwą, żeby to było Boże Jego dzieło. Tak, tak jak Wam wcześniej wspominałem, będzie link, bo to się nie będzie działo tylko jeden raz, się będzie powtarzało. Ja mam taką nadzieję, że tak, to jest tak. Tak słyszałem, będzie się powtarzało, więc ja Wam też wrzucę tu na dole po prostu linka do tego, co tu się będzie wydarzało, ale też co będzie w przyszłości, jakbyście chcieli po prostu przyjazdem nawet byście byli w Bielsku. Zapraszamy do Salwatorianów, zawsze. Gość w dom, Bóg w dom. Idziemy na mszę. Dobrego. Wow, słuchajcie, my jesteśmy właśnie po uwielbieniu w Bielsku. Ja jestem mega podjarany tym, co tu się w ogóle wydarzyło. Wy to wszystko pewnie zobaczycie albo już widzieliście. Ale jeszcze mam tu świetnego księdza, powiem Wam. Genialny człowiek. Może kojarzycie, może nie kojarzycie. Może się sam przedstawi. Ja mu chcę jedno pytanie zadać, bo to pytanie zadaję wielu osobom. Mam nadzieję, że mi bateria nie pęknie. Ale dobra, przechodzę do pytania. Jak budujesz relacje z Panem Jezusem? Kocham Go przede wszystkim. Staram się Go odkrywać w mojej codzienności, w drugim człowieku. Zawsze twierdziłem i twierdzę, że człowiek, którego spotykam każdego dnia, nie jest przypadkowy i Jego mi daje Pan Jezus i muszę Go przyjąć.
chcę go przyjąć, bez względu na to, jakim on jest, czy ważny, czy nieważny. Staram się modlić, cieszyć się tym, co Pan Bóg daje mi każdego dnia, a daje mi bardzo dużo. Nazywam się ksiądz Paweł Krężołek, jestem salwatorianinem, obecnie przełożonym wspólnoty salwatorianów w Bielsku Białej. Zapraszam Was do naszej wspólnoty. Jak będziecie gdzieś w pobliżu, chcieli pochodzić po górach, odkryć Pana Boga w codzienności, w przyrodzie, to zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję Grzesiowi, słuchajcie, bo muszę Wam już to powiedzieć, zrobił kawał dobrej, Bożej roboty. Słuchajcie, prawie 5 godzin modlitwy, wspólnej Eucharystii, uwielbienia Pana Jezusa, świadectwa. I myślę, że jak byłoby dłużej, to ludzie by też zostali. Więc to jest takie realne działanie Pana Jezusa. Dobrego. Wczoraj Bielsko, dzisiaj Sącz. Już w domu, ale wczoraj było tak wspaniale w Bielsku Białej, na uwielbieniu w ogóle. Tyle rzeczy tam było przemyślanych, powiedzianych, wspaniałych rozmów, ale chyba taka najbardziej mnie poruszająca i cofająca mi wspomnienia do mojej babci, to była sytuacja, kiedy podeszła już do mnie taka 70-80-letnia babcia, wytrzymała całą mszę, całą konferencję i wytrzymała prawie całe uwielbienie, podeszła do mnie i powiedziała, że ma w moim wieku wnuka i dzięki temu, że usłyszała historię o babci, którą Wy może znacie, jeżeli nie znacie, to Was odeślę do książki, nie będę tego opowiadał, ale że usłyszała historię o babci, że babcia odmawiała różaniec, modliła się na mnie za to, żebym się nawrócił, dostała do serca bardzo dużo takiego pokoju za swojego wnuka, że jest dla niego nadzieja. I ja mówię, że dla każdego jest nadzieja. Niektórzy mają po prostu swój czas, ale często jest tak, że po prostu przychodzi to wtedy, kiedy byśmy się najmniej spodziewali. I tak się też to wydarza. Tak ją wyściskałem, pobłogosławiliśmy się. No było to takie dla mnie poruszające, takie piękne. Zacząłem się modlić właśnie za tego wnuka, więc Was też proszę o modlitwę za wnuka Pani z uwielbienia. Bóg będzie wiedział, o kogo chodzi. Więc dobrze, a ja teraz wracam do ekipy. Lecę. Trzymajcie się.